Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuje prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast biznesu bez stresu, 3 października 2022 roku, odcinek 181. Jesteś tym, co ciągle powtarzasz. Czas podsumować trzy kwartały tegorocznego biegania. W 2022 roku postanowiłem przebiec 1200 km, czyli średnio 100 km miesięcznie. Do 31 stycznia wszystko szło zgodnie z planem, ale tego dnia skręciłem prawą kostkę. Do biegania wróciłem w marcu i zacząłem pracowicie nadrabiać stracony dystans. Po dziewięciu miesiącach biegania powinienem zgodnie z planem pokonać już 900 km. A ile pokonałem? 944 km. Głównie dzięki wariackiemu czerwcowi, kiedy to przebiegłem 152 km. Jeśli myślisz, że przebieganie 8 km co dwa dni uważam za jakiś heroiczny wyczyn, to się grubo mylisz. Nic z tych rzeczy. Ja po prostu jestem biegaczem. Bo człowiek staje się tym, co ciągle powtarza. Pisarz jest pisarzem, bo ciągle pisze, piłkarz piłkarzem, bo ciągle kopie piłkę, skrzypek skrzypkiem bo ciągle gra na skrzypcach. I tak dalej, i tak dalej. Nie zostaniesz biegaczem, jeśli wszystkim, co w tym celu robisz, jest kibicowanie maratończykom. Samo czytanie książek nie sprawi, że nie zostaniesz pisarzem. Trening piłkarza nie polega na śledzeniu Roberta Lewandowskiego na Instagramie, a codzienne oglądanie skrzypka na dachu nie cię skrzypkiem. Żeby kimś zostać, musisz ciągle robić to, co taki ktoś robi. Przy okazji pamiętaj, że lata składają się z miesięcy, miesiące z dni, dni z godzin, godziny z minut, a minuty z sekund. Idąc zatem w odwrotnym kierunku, to, co robisz w każdej sekundzie, składa się na to, co robisz w każdej minucie, a to z kolei na to, co robisz w każdej godzinie, a to z kolei na to, co robisz każdego dnia, a to z kolei na to, co robisz przez cały miesiąc, a to z kolei na to, co robisz przez cały rok, i następny, i następny. Czaisz? No to do roboty, jeśli chcesz być kimś, biegaczem, pisarzem, piłkarzem, skrzypkiem, czy kimkolwiek. Jesteś tym, co ciągle powtarzasz. Ot i cała filozofia. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują ebooki, które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.